wiem, co teraz będzie, jak to w ogóle będzie. Ty wiesz, co on mi ostatnio powiedział przez telefon? On do mnie mówi, ty wiesz, że za 8 lat będziesz miał 60 lat? A on będzie w miejscu miał wiek. I ja mówię, tak. Nie pójdzie do przodu. No. No jak można powiedzieć komuś coś takiego? Że to jest chamstwo. No ale to co dalej będzie z tym waszym związkiem? Nie wiem, zobaczymy. Wiesz co, Lidka? Rafał się zaczął denerwować, bo wreszcie ja chcę mieć swoje zdanie. Wreszcie mam chcę mieć własne zdanie i chcę móc zdecydować o wielu różnych sprawach, a nie wie, czy się podporządkowywać temu Rafałowi. Bo on powiedział tak, no to tak zawsze było. Żeby nie było kłótni, awantury, to ja mu ulegałem. No i tak było. Na pewno w związku trzeba iść na kompromis. No tak, ale ja nie mogę iść całe życie na kompromis. Ale nie na uległość. To właśnie on był dominantem akurat w tej kwestii. Tak nie może być. Że ja tylko, słuchaj, co przesunąłem tą szklaneczkę i czy ja ją dobrze postawiłem, czy nie. Jest to fakt, bo wiele razy, jak byliście razem, to też tak było, że Rafał ci zwracał uwagę, to nie tak mówisz, to nie tak robisz, to nie tak się poruszasz. Ale jak mnie poznał wcześniej, to byłem fantastyczny dla niego, nie? Oczywiście. Przecież mnie poznał 18 lat temu. To po prostu high life. Zakochał się we mnie. Nie płacz. Cały czas myślę i martwię się o niego, żeby mu było dobrze. Słuchaj. Jest mi bardzo ciężko. Właśnie z tym wszystkim. Nie wiem, co mam z tym wszystkim zrobić. Jak to dalej będzie, co będzie. Jestem rozbity wewnętrznie. Fizycznie, psychicznie. Mamy z Rafałem kontakt telefoniczny, ale czasem są jakieś rozmowy prowadzące do zupełnie czegoś innego i jesteśmy w stanie się nawet pokłócić przez telefon, bo tak po prostu jest i staramy się ograniczać rozmowy na zbędne tematy.